Hej, witajcie! Cześć! Jako że dawno nic nie gotowaliśmy, to dzisiaj w końcu będziemy robić coś bardzo pysznego, czego sami dawno nie jedliśmy, a tym bardziej oczywiście nigdy nie robiliśmy. No bardzo rzadko, ja raz kiedyś robiłem, ale z różnym skutkiem. Mamy nadzieję, że wyjdzie lepiej. A co? Co będziemy robić? Gołąbki, gołąbki, gołąbki! Naprawdę się bardzo cieszę i powiem wam, że nie mogę się doczekać, bo raz jestem bardzo głodny, no i raz jestem bardzo głodny. Przepisów jest bardzo wiele, dużo przejrzałem, dużo pytałem się też babci, pytałem się też Karolka mamy. Wybrałem tak, pomiksowałem, pomieszałem. Na pewno do przygotowania gołąbków potrzebna będzie kapusta. Kapusta średniej wielkości, tutaj jest akurat 3 kg, to nie wiem czy to jest średnia. Najładniejsza w sklepie była. Średnia. Dwie średniej wielkości cebule, my akurat mamy czerwone. Oczywiście mięso mielone, my tu mamy kilogram mięsa mielonego z łopatki wieszowej i wołowiny wieszowej, wieprzowej wołowiny, czyli mamy mieszane mięso. Do farszu z mięsa dodamy wyjątkowo kaszę orkiszową, tu już mam przygotowaną. Bo co? Bo ma być zdrowo, ma być miało być z ryżem, ale mamy tylko brązowy. Więc stwierdziliśmy, że dodamy coś innego. Sól, pieprz, oregano, pierdołki, takie srółki. Tak, a tutaj gołąbki będziemy zalewać wywarem. Wywar mam prawdziwy, on nie jest oszukany, zero kostek, wszystko jest oryginal. Wywar jest zrobiony na skrzydełkach i kupiłem do tego jeszcze włoszczyznę. Dzień wcześniej go przygotowałem, kaszę przygotowałem chwilę wcześniej, tak więc mamy już część rzeczy przygotowanych, możemy zacząć robić gołąbki. A jeszcze do sosu. No proszę, do sosu jakaś... Mamy trochę gotowca, ale to jeszcze zmiksujemy, porobimy z niego swój tam trochę... Jakiś przecier, pewnie mąki, ta mąka z naszych ciasteczek, te 3 kilo co zostało. Ze świąt. Pierników, tak. Stara mąka, ale nada. No dobrze. Zaczynamy. To zaczynamy od kapusty. Najpierw tak, gotujemy w wielkim garze wodę. Woda musi być wrząca, wycinamy kaczan i do wrzątku na wycinamy? Kaczan. To jest kaczan? Kaczan. Głąb. Nieważne, i tak srak się mówi. Wycinamy więc tą twardą część. Dobrze. I dołem w to wkładamy do wrzątku. Proszę. Na 8 minut. Wytnij. A ty rób wrzątek. To masz wrzątek. Ja wezmę ten garnek. Ten największy. Ten? Ten. Ile tej wody? Kiernicze noże takie, że ja tej... Chcesz mniejszy? Swój głąb wytnę. O ja pierniczę. Coś ty wprost. To poczekaj, da ci dam mniejszy nóż. Masz ten. Już wyciąłem. Masz. Do mycia. Raz. Ty nie zbliżaj się tutaj, no bo ja tutaj mam ostre narzędzia, no. Tak, rozprosz mnie. Proszę mnie. Bo to się od siebie. No od tak siebie, no przecież nie do siebie to... Tak. No, kaczan, no, kaczan został. Jaki kaczan? To jeszcze, czy nie? Nie. Trochę głębiej, tu, weź troszeczkę. Czekaj, wodę zakręcimy. Solić to, czy nie? Nie. Nie, nic nie pisali o soleniu. Nie wiem, do mamy nie będę już dzwonił. Nie. Powiem ci tak, ja już teraz tego nie wytnę, to się później wytnie, jak się to zagrzeje. Dobra. Dobrze? Pokrzytę sobie zrobię to. Dobra, grzeje się. O, dobrze. A w międzyczasie co możemy porobić? W międzyczasie możemy cebulkę zmieszać z mięskiem i z tym. Dobra. Wiesz co? Cebulę pisali, żeby ją zmielić. Sądzę, że możemy ją zmiksować. Mamy takie urządzenie. Weź to, ja nie lubię. Nie, ja to lubię. No, mało hałasuje. Cebulę mamy umytą, czy nie umytą? Obierz ją, a nie umytą. Obierz, to bez mycia po prostu obrać? No. Dobra. Woda się nam grzeje. Ściągnij skórkę i już, po popacie. Załóż gumę, ściągnij skórkę. Co to jest jakieś... Co gumie nic nie mówiłem? Nie potrzebuję, mój drogi. Dobra, ale po co to odkrajasz? No dobrze, odkraj. No a co, chciałeś to zjeść? No. Oszalał? I tak się zjeżdżuje. You crazy? Dobrze, co? To. I co, to na pół, to na 10, to na 15, o. Wrzucamy tu. Co śmierdzi, co tu? Tak. Tak, tak. Wrzucę całą, co? No nie, no wszystko, no jak to ma się zmielić? No się nie zmieli. O, jajeczko. To mama nam kupiła. Koniec. Dobrze, musimy wziąć jakąś miskę dużą. Miskę jakąś dużą. Ja tu sobie postoję troszkę, poczekam. Proszę. Mięsko tutaj, tylko nie trzeba mieć mięsa. O. Ale że całego kila ci tu wrzucić? Tak! Uwaga. Ale weź ten papier zabierz, Karolku. Nie zauważyłem. No. Dobra, co? Chcesz wyrywać mięso? Znowu papier żeś wrzucił. Czekaj, zajebiste mój jajeczko. A, do tego się nie wbija jajeczka? A nie, bo to nie mielone. Nie, chyba nie. A. Nie, no to teraz trzeba wymieszać, tak? Wymieszać to. Dodać sól, pieprz. Dodać tej kaszy troszkę. Otworzysz mi kaszy? Daj mi biały pieprz. Poczekaj, no poczekaj, no nie rozerwę się. Można do jakiejś przyprawy dodać, tymianek, oregano, co tam. Już ci tylko wiesz to troszkę. Dobra, dobra. Teraz mam pieprzone ręce. Chcesz sól teraz czy później? Wiesz co? Troszkę możesz teraz dać. To trzeba, wiesz co to pisali, żeby tam ubijać to z 2-3 minuty. Uwaga, pieprz biały. Dobra, ja mam już gotowe mięso. A woda zaczęła nam grzeć, więc pamiętajcie, dziurką, kaczankiem w dół. Kaczankiem? Co to za sobą skacza? Skąd ty wziąłeś to słowo? Z fajnówki. Aha. Z kaczanem w dół? Tak, weź to poczekaj, włóż, bo... Gaz się wyłączył, Karolku. Co? Gaz się wyłączył. Właśnie, widać kto częściej w kuchni bywa. Tak właśnie wygląda. No możesz napierniczył tutaj tej wody, no. Zalałem kuchnię. Ale nie odlewaj tego, bo jak to się ten... Nie odlewam, chcę zdjąć, żeby wyłączyć gaz. Co to musisz zdejmować, żeby gaz włączyć? Przecież... No tak, bo się zalał, no. No bo to, kto tak wpieprza ten... Kuchenkę miałem wczoraj. Gdybym ja się oparzył tym wielkim paleniskiem, to by dopiero była dupa. Co ty żeś zrobił? Wody 10 litrów. 10 litrów proszę. Wody. 3 litry było. Wszystko zalane, wszystko opieprzone, dopiero co rozprzątane. Weź ciebie wstaw w ten rosół. Dokąd? Żeby się ogrzał troszkę. 8 minut kapusta, wstawiłeś czas? Nie rozerwaj się. Nie rozerwaj się. Tak, wszystko zniszcz, poniszcz. Pewnie, że tak, no. Boże, jedyna święta Mario. 10, dobrze. Tej kapusty nie można zagotować. On mnie rozprasza. Tak. Prosiłem cię, zabierz telefon stąd, bo tu będzie brudny. Zabierz te chipsy. Chipsy wpieprza. Na siłownię chodzisz i wlezy. Cicho, tą przygryzkę, jestem głodny, aż mi tak. No. Paprykowe są najlepsze. Tak właśnie. Pozostań nam czekać. Mięsko już ubite. Będziemy informować kotleciki. A mówi tylko nie żyj na wizji, nie żyj na wizji. No trudno, pokazał to będę żar. Gołąbki tu zdrowe robię. Z kaszą orkiszową. Tłuszcz utwardzony. Rośnie. Siłownie, tak. Rośnie. Chyba mi szybciej niż tobie. Rośnie. Jeszcze parę, bo... A zjadłeś te szejki swoje, Wszystko. Jeszcze na noc jeden. Nic nie piła, tak się zachowuje. Jakby wszystko z rąk mu leci. Najpierw kapusta wyleciała, teraz dużo. I jeszcze jajko. Jeszcze jajko. Woda się rozlała. No mówię. Same cyrki. Czas minął, Karolku. Wiem. Mam nadzieję, że teraz niczego nie spieprzę. Tylko ostrożnie, bo to jest gorące. Nie wiem, tu jest wrzątek. Gorąc. Chociaż wiesz co, tą wodę można zostawić z kapusty do gołąbków, co? Bo ona się taka będzie smak kapusty. Ale co ty będziesz robił? Bo nie wiem, czy starczy nam bulionu. To ją odlać troszkę, mogę... Troszkę. Dasz radę? Dobrze, o. Troszkę odlej. Lepiej. Dobra. Troszkę więcej. Tak, połóż, będzie zawsze czego dodawać. Lepiej kapustki niż czystej wody, no. Mam nadzieję, że ona już jest gotowa. No musi troszeczkę przestygnąć ona, co? No bo ja na razie jej nie podniosę, mój drogi. Pierwsze listeczki w ogóle same odeszły z siebie. No to dobrze, to dobrze. Weź tam z dołu zieloną miseczkę i na nią wykładaj listeczki. Jak mam ci na niej wykładać listeczki? Jak to jest wrzątek? Co Niuniu chcesz? Bo odpadły pierwsze liście, a ich nie wyrzucamy, bo trzeba je włożyć na dno garnka, w którym będziemy robić gołąbki. Tutaj będziemy robić? Żeby nam się nie przypaliły. Więc takie zabezpieczenie musi być. Dobra, ale to będzie trzeba przekładać jeszcze, tak? A, wystygłam, w końcu mogę ją dotykać, więc możemy zacząć obierać listeczki. To trzeba jest co, może nożykiem, co? A czemu ty bierzesz od tamtej strony, jak to chyba łatwiej będzie z tej, czy nie? No, próbuj, no porwiesz ją, bo to jest miększe, więc tak? Zwinąć, no. A, widzisz. Laś ja. Słuchaj, to ja może już będę zawijał to, co? Szkoda czasu. Weź mi to, daj mi drugą deskę, co? Tam pisano, żeby twarde obkrawać. Nic z tego, no i takie dziurawe będę miał. Obcinasz twarde, więc mam prawo ugryźć. Dobra, ładuję ten mięso. Tyle. No, nie obcinam tego. Takie konkretne rób. Więcej? Nie, no dobrze. Więc po prostu. Powiem tak ci tyle. Ściśle chyba, co? Że ja lubię z tobą gotować. Tak? Czy wiele rzeczy z tobą lubię robić, ale gotowanie jest jakieś takie wyjątkowe. Masz cisza. Dobra. I teraz tak. Proszę wyłożyć tym? Nie, no zobacz, tak to weszło. Co? A nie, to jest faktycznie. No zobaczcie, o. Ładnie, co? Pięknie. Ładnie gołąbki. Słuchajcie, mniej więcej trzeba je ściśle ułożyć. Te gołąbki. No. Mamy. Zalewamy rosołem. Tak. Rosół mam gorący, Boże święty, powinien wyłączyć. Weź to przyciśnij. Na gaziora. Mały ogień. Ja też. Chyba się nażarłem. Dobra. Na gaz. Karol, uważ całą z rosołu. Możesz zjeść wszystko z rosołu. Mogę. Dobra, ja nastawiam. Dobra. Gotujemy 45 minut, około godziny. Godzinę, na wolnym ogniu, tak? Tak. Godzina już minęła. Czas dobrać do tych gołębi. Ja nie wiem, czy to jest dobra taka pusta. I zobaczyć, no, czy wszystko jest ok. No. To ty stąd tu? A jak? Srak. Tej wody nie można odcedzać, bo z tą wodę dolejemy sos. Dobrze, zagęścimy. W co odrzucisz te liście bezużyteczne? A, wezmę sobie talerz. O. Taki. O. Głęboki, dokładnie. Głęboki talerz. To. Nie popatrz się, dziecko, nie popatrz się. Czekaj, to jest gołąbek. To jest gołąbek. Ja już się poparzyłem, twoja kolej. Ej, ale co? Mięsko jest dobre. Słuchajcie, nie wygląda to jakoś super fajnie, ale to nie robiła Magda Gessler, czy tam inny kucharz, Moszą Morą, czy tam nie wiem, kto tam jest. Nie chlap ty, no. Może to se człowieku, człowieniu, no. Karolku, muszę to wyciągnąć. Gastronomii własnej nie będziemy otwierać. Za to YouTube będziemy prowadzić. Ej, co to? Nie, myślałem. Nie. Dobra, nic nie mówię. Rób co uważasz. Dobra, to odkładam tu. No co, Karolku? Ja cię zabiję za ten syf, który ty robisz. Dobrze. To wrzucamy tu. Nisko. Serzyk już gotowy. Wygląda tak? Pięknie. Wyjdzie, że chrenowa ze mnie pani domu? O tym nie będziemy mówić. Chcemy jednego rozparcelować, zobaczyć, tak, jak to wyszło. Trzeba. Sos wygląda, o, jest bardziej jak zupa. Mówiłem, że pomidoroweczka będzie, więc mamy dwudaniowy obiad. No, chciałem dołożyć, że nie. Ależ, kochanie, wspaniale jest. Tego? Może być tego. Żeś miseczkę to wziął po prostu idealną. No. Sosu? Poproszę. Co? Pojadajcie. Proszę. No ej, no. On mnie nigdy nie słucha. Kotku, odlej trochę tego rosołu. Po co ci 3 litry? No to mogę odlać i zrobimy gęstszy. Teraz to proszę. Jutro możemy zrobić sos mniejszy. To będzie pomidorówka. Jak? No. Niedobra. Nie no, smaczne. No powiedz szczerze. Dobre. Nie no, powiedz szczerze. Co się stało? No powiedz co. Aż się zakrztusiłem. No powiedz co. Nic, no jadałem lepszy, no wiadomo. Ale no dobra, ale... Ja się nie znam na tym, ale faktycznie kapusta mogła być młodsza, tak, bądź innego gatunku. Nie, mięsko bardzo fajne wyszło. No, mięsko wyszło dobre. Aczkolwiek tam bym dodał troszeczkę oregano albo czegoś, takiego smaczku małego. To mówiłem ci dodać więcej pieprzu, mięso jest dobre. A to pieprzu. Z tą kaszą olkiszową? Nie no, mięsko jest świetne. Klapsika mam w pomidorówce. Więc ludziska, co bardzo ważną sprawą jest? Kapusta. Dbajcie o to, żeby była młoda, albo są takie innego rodzaju. Albo ją zróbcie, kapusty, nie wiem, jakoś inaczej niż my, bo... No dobra, no pierwszy raz robiliśmy, no ale wiecie, że wszystko pierwszy raz robimy i drugi raz pewnie będzie lepiej. Chcesz? Chcę, ale gorące, więc za chwileczkę. Wszystko robimy przy was pierwszy raz, więc gołąbki również były pierwszy raz. Goście będą musieli zjeść. Właśnie. Smakuje, ale pyszne, nie ma innej mowy, tak muszę mówić. Później wrzucę makarony, zrobię pomidorówkę. To tak, kochani, my się będziemy tutaj zajadać, a wy się bawcie tam dobrze i też gotujcie, próbujcie.